Także proszę Państwa, cała historia z tym PESEL, że każdemu zależało na PESEL, że nawet tam na Lubelskiej, jak przechodzili, proszę Państwa, na stołówkę ci ludzie bezdomni, to zaczepiano ich i proszono o dowód, na przykład, czy chcesz zarobić 20 zł, takie coś. I to działanie bezprawne, jak tak można? I człowiek nieświadomy, biorą dowód, spisują PESEL, dają 20 zł na to, że to ludzie jacyś już bez mieszkania, nie to, że bez meldunku można być, a można mieć pałace, proszę Państwa, o czym nawet euro, nie ma zielonego pojęcia, ale biorą dowód, spisują PESEL i potem co jest, co? A no właśnie. I tutaj powinno się łapać takich tych oszustów, co tam po Lubelskiej, po Skaryszewskiej chodzili. I tak, ja nie wiem, na stołówkę przychodzi każdy, może przyjść każdy, przychodzą też emeryci. I oni tak zauważyłem, że podłażą, podchodzą do kogoś, kto ładniej ubrany i pytają się, czy chcesz zarobić dwie dychy, czy dychę, czy dwie dychy. No to jak ktoś nie ma nic, taki mongą, powiedział, że dla niego 10 zł, to jest bardzo dużo, co mu dałam na tę legitymację do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Nic z tego nie mam, bo chociaż jakiego nie ma, on tam jest rzadko, to chociażbym miała numer tej legitymacji. Także proszę Państwa, wykorzystują oszuści każdego. Informacje TOK FM. PESEL się liczy. Małgorzata Mostowiece, zapraszam. Platforma Obywatelska chce powołania komisji śledczej, która przyjrzy się przetargowi na śmigłowce dla armii. Wniosek ma się pojawić jeszcze dziś, a były szef MON-u Tomasz Siemoniak mówi, że w tej sprawie jest za dużo niejasności. Mamy serię dziwnych działań, chaotycznych wypowiedzi i dziwnych kontaktów. Szanowni Państwo, wczoraj Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło, że minister Macierewicz 30 września w Stanach Zjednoczonych spotkał się z lobbystą lekołków, panem Alfonso D'Amato. Kilka dni później zerwano negocjacje z Airbusem, a kilka dni później minister Macierewicz wskazał Black Hawki jako śmigłowce, które chce zakupić. Pierwsze Black Hawki miały trafić do sił specjalnych przed końcem roku, ale wczoraj w Sejmie szef MON-u zapowiedział, że wojsko dostanie nowe śmigłowce za 2 lata. Do tej sprawy będziemy wracać w informacjach Radia TOK FM. Sejm uchwalił ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, która ma skonsolidować obecną służbę celną i skarbową oraz urzędy kontroli skarbowej. Posłowie poparli też nowelizację ustawy o KRUS-ie, która przewiduje, że rolnik będzie mógł dorobić do wysokości minimalnego wynagrodzenia i nie będzie musiał z tego powodu rezygnować z ubezpieczenia w KRUS-ie. Chodzi o dorabianie na podstawie umów innych niż umowa o pracę, co ma rozwiązać kwestię pobierania przez rolników wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radach nadzorczych. Według resortu rolnictwa sprawa dotyczy około 2300 osób. Teraz tą nowelą zajmie się Senat. Przesłanką tymczasowego aresztowania Zbigniewa N., byłego szefa prokuratury okręgowej w Rzeszowie oraz doradcy kilku ministrów sprawiedliwości, była grożąca mu wysoka kara. Poinformował o tym Sąd Rejonowy Katowice Wschód, który o tym aresztowaniu zdecydował. Zbigniew N., który usłyszał już zarzuty dotyczące korupcji w związku z tak zwaną aferą podkarpacką, pozostanie za kratkami do 31 grudnia. Jest podejrzany o przyjęcie około 450 tysięcy złotych łapówek w zamian za powoływanie się na wpływy w różnych instytucjach. Grozi mu od pół roku do 8 lat więzienia. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu TOK FM o 11:00. Zapraszam. Pogoda. Za oknami pochmurno i mokro. Deszcz popada niemal w całym kraju. Na termometrach od 5 stopni w Białymstoku, przez 7 w Warszawie i Trójmieście, 10 w Szczecinie i Poznaniu, do 11 stopni we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Łasiczka, program Owczarek. W studio w Poznaniu jest profesor Piotr Śliwiński, literaturoznawca z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawiamy o najnowszym tomiku wierszy Marcina Świetlickiego zatytułowanym Drobna zmiana, wydanym przez wydawnictwo A5. Mówił pan, panie profesorze, no właśnie, o tym Bogu i szatanie, którzy przemykają się na kartach tego tomiku. Mówiliśmy o tej polityce, która wdziera się
w życie. No ale poza tym za oknami jest ta zwyczajna Polska. Zimna, piąta rano, wykwity sobotniej zabawy na chodnikach. Świeże, pijane, z nagimi kolanami. Podwie na jednego Angola. Polska śpi jeszcze. Wczoraj radośnie maszerowała przeciwko sobie. Wczoraj odpowiadała na pytania wyborców w internecie. Lubi bigos i dobre piwo. Aktualnie czyta Tokarczuk. To jest ta Polska opisywana co pewien czas przez Świetlickiego. On pisze cykl wierszy, numerując je o Polsce. A obok tych utworów numerowanych i nazywających się Polska, sporo innych przynosi, może powiedziałbym nawet większość innych, przynosi obrazy z Polski. Takie doniesienia z Polski, tej, którą może zobaczyć. Jest Świetlicki pewnego rodzaju realistą. Tak? Opisuje świat, który ma w zasięgu wzroku, który może dostrzec, dotknąć, który spotyka wychodząc z psem na spacer do parku, na ulicę. To jest ten świat Kazimierza, który stał mu się szczególnie bliski w ostatnich paru latach, odkąd zamieszkał na krakowskim Kazimierzu. To byłaby trzecia książka z Kazimierza, powiedziałbym. Może nieco mniej nasycona tą dzielnicą Krakowa niż dwie poprzednie, ale i tak oczywiście jest tu sporo kazimierskich obrazków. Ten tekst, który pan przeczytał, on pokazuje Świetlickiego ze strony, którą wszyscy znamy. Wielkie ucho. Wielkie oko i wielkie ucho. Kiedy widzę od czasu do czasu Marcina Świetlickiego, ze zdziwieniem stwierdzam, że jego uszy są mniej więcej ludzkich rozmiarów, a oczy również. Bo kiedy czytam jego teksty, to wydaje mi się, jakby ten człowiek składał się z samych uszu i oczu, a mniej ust, bo on nie jest bardzo w normalnych sytuacjach, bardzo elokwentny. Staje się wymowny dopiero wtedy, kiedy znajdzie się na scenie, obok muzyków, kiedy mal recytuje lub recytuje swoje, no powiedzmy śpiewa swoje teksty. Wtedy jest w jakimś takim dodatkowym żywiole. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że on ma jednak kapitalną zdolność słyszenia języków. To jest Świetlicki słyszący, no, słyszący z Kazimierza, jakoś tak bym powiedział, prawda, żeby go porównać do tytułatury słynnych cadyków. Słyszący i widzący, bardzo wrażliwy na klimat, zdolny do tego, żeby wykorzystać te odgłosy świata i obrazki, strzępy obrazów ze świata, stworzyć niezmiernie syntetyczny oportret tej otaczającej go rzeczywistości. To jest, powtarzam, otaczająca go rzeczywistość, która siłą tego wyrazu sprawia, że zdaje się również rzeczywistością otaczającą czytelnika, prawda? My się z tym jakoś identyfikujemy, wchodzimy w ten świat, zamieszkujemy, albo inaczej, odkrywamy, że mieszkamy w światach bardzo podobnych pod wieloma względami do tych, które opisuje Świetlicki. Być konkretnym i mieć pewną moc uniwersalizowania, czyli przenoszenia własnego doświadczenia, czy przynoszenia własnego doświadczenia do odbiorcy, do czytelników, to wielka zdolność, a po drugie powód, dla którego Świetlicki jest jednak nie tylko wybitny, bo ja jestem głęboko przekonany, nie jestem w tym oryginalny, ale nie wszyscy jednakowoż dla niewiadomych powodów podzielają ten pogląd, że to po prostu jest wielkość literacka, człowiek o ogromnych zasługach. Ta jego podstawowa zasługa polega na tym, że podtrzymał czytanie wierszy. Jest jednym z tych, którzy i to może nikt bardziej niż on w ciągu ostatnich 20 lat nie ma większej zasługi w tym, że ludzie jednak ciągle czytają wiersze, a nie tylko ludzie, powiedziałbym, a nie tylko specjaliści od wierszy, co jest niesłychanie ważne, co jest w ogóle podstawowe. Więc on jest taki podstawowy, ale z drugiej strony powiedziałbym tak, zyskał popularność, co jest istotne. Zyskał uznanie i zyskał popularność chyba dzięki tej zdolności. Od bramy w prawo, na rogu Bożego Ciała i Dietla kamienica, w niej w latach 30. tamtego wieku podobno była kawiarnia, w której bywali żydowscy i polscy artyści. Dziś jest tu sklep z militariami. Teraz linia Mysia. Drobna zmiana. Nie czas na jakieś wspomnienia. Kolejny
z poruszających. Proszę Państwa, ci Żydzi, to oni wciąż myśleli, że jak raz przypomnienie świata, którego już nie ma, zawarł z nimi przymierze, to mu się uchwycenie wciąż coś tam należy. Na tym, że tego jachwy to wywalili, a Moherowi Biblię Polaków, wyrzucili Żydów, do śmietnika. No jakich artystów? Artysta musi służyć prawdzie, musi mieć, być na misji prawdzie. A nie kombinować, proszę Państwa, jest i do swojej sakwy wkładać jak mareczek do czterech schowków, bo dookoła swojego domu ma cztery schowki. Dwa na piętrze czternastym i na dziewiętnastym zdaje się zmiany. Jeszcze na ostatnim piętrze trzeci, a piwnica czwarta, jest, czyli wiem, pięć ma mieszkań, jedno swoje i cztery schowki. Nie możemy wykluczyć, i teraz tak, że wybuchnie, szukał dzisiaj modemu, nie mógł modemu znaleźć, ma wszystko pokrzanione we łbie, mówi słabym głosem, po melinach łazi, chlawutkę i po prostu jest na krawędzi przepaści jakiejś. Ja mówię, weź, lecz się, w sensie, przyjmuj dużo witamin. No musisz się podnieść z tego upadku jakoś, świadomie, bo świadomie się staczasz. No i tak maszerowanie w jednym kierunku, to ile takich zupełnie ludzi, inaczej skonstruowany świat. Dorabiali się tak? całe życie. To był świat rozmowy, wzajemnej tak ciekawości, otwartości na siebie, która, jak na Tarczyńskiej mieszkała, to nawet tam potem, tam była moja bursa szkolnictwa. Bardzo i tam potem nawet hotel sobieski od jej nazwiska jak wybudowali. Pistolet, potem która, ona jak mieszkała tu które to ze 30 lat w jednym kierunku, na Pradze Południe, to potem na Marysinku pod Zalewem przede wszystkim zamieniłbym wybudowała willę, proszę Państwa, i połączyła się na dyktat, na ze swoimi jedno, dwiema córkami, no, z którymi nie była pokłócona, a które były wykluczone ze zboru chrześcijańskiego. Ona tę willę budowała, bo była tutaj krawcową i cały czas była krawcową na siebie, po swojemu około 30 lat to przecież bogactw naprawdę dużo to, nazbierała. Potem jak wybudowała willę, to córki wszystko mówię to z niej wyssały krew, dlatego, że proszę Państwa, w sensie pieniędzy, bogactwa to i tego i tamtego, że Maryczek po jej śmierci, jak dzwonił na policję, no to powiedzieli, że co, że to była rodzina, to była ich matka, no i to wszystko przechodzi na córki, czy bezprawnie, czy niebezprawnie. Przechodzi na córki i Mareczek nie ma nic do gadania. Ja mówię, zobacz, raz już przegrałeś, jeżeli chodzi o Janetkę Sowiecką. Właściwie ona była twoją drugą matką, która ciebie wyciągnęła z przytułka. I przekonać się, czy tak właśnie tam były dzieci ze Spendauna i psychiczne i różne. Te dzieci. Tam, że jesteś tym wariatem numer jeden. No ale na tyle był chytry i przebiegły, głupiochytry, najmądrzejszy, że jako ten wariat numer jeden, czy tyle też tych schopów nazbierał różnych rzeczy. Tam przecież też moja gitara, prawda, była, na którą coś tam zaczęło kapać, zgniła. No to narzucić, natomiast nie pozwala też nam za dużo jakim przeoczyć. On tak jest szkodnikiem, ile tak ja tam miałam kapeluszy, proszę Państwa. To taki szkodnik, to jest coś takiego jak Teatrze Wielkim dla dyrektury Dąbrowskiego. Na ścianie płaje ogromne portrety artystów Modrzejewskiej, Elżbieta Hoff, jego moralistyka, Bogdan bo Hoffman, moim przekonaniu mamy do czynienia no, z czymś rodzajem śpiewaczki, śpiewacy, Teatru Wielkiego, opery, ze szczegółu, z detalu, z konkretu. Opiera to się wszystko trafił szlak, nie ma tego w Teatrze Wielkim, jak również w salach redutowych. Sama byłam to, co w muzeum, swoje stroje oglądałam, w muzeum teatralnym, chodząc od tamtej strony, jak również tutaj od tej strony, w czasie przerw ludzie chodzili, było muzeum, gdzie to muzeum, teraz tylko jakieś wypociny na ścianach, malunki, bo to wernisaże są co miesiąc. Były stroje Elżbiety Hoff do opery Jadwiga, Królowa Polski, z kulturą Kurpińskiego. Były stroje poszczególnych artystek, stroje śpiewaczek, no tak jak mówię, podpisane było. Stroje Elżbiety Hoff, bordowy, piękny, czerwony, bordowy strój do opery Jadwiga, Królowa Polski. To było bardzo często wystawiane w Teatrze Wielkim i przychodziły katolickie zakonnice i no, nie mogły się nadziwić, jakie to piękne, bo w cudzysłowie niedojrzały
Jadwiga, królowa Polski, Elżbieta Hof, dysponowała, dysponuje przecież ze światem, cały ale czas, tak ale to już i w muzeum było, już nie chłopiec, się zapisała do muzeum przepięknym głosem bel canto spinto, proszę Państwa. Nic sopran, z powagi poetyckiej. Być pinto, świetlickim, mieć w sobie sopran, trochę z Rilkego, o którego upominał się Jarosław Marek, ten świetlicki niepodobny, nie serce i duszę, niewystylizowany, swoją całą tę duchowość, zupełnie wszystko, do Rilkego, no i chór pięknie śpiewał, zakonnice na biało, klęczące na krawędzi sceny, proszę Państwa, no tak pięknie ten chór śpiewał i tak czysto, a tak wyraziście, że te zakonnice na czarno ubierano, a zaraz ubierano jako te służebniczki, nie wiadomo kogo, za mało jest na scenie na biało, a tu na widowni za na czarno i dużo tych zakonnic siedziała, już tak się obejrzała. To byś, no, nie wiem, czy pan redaktor jedna czwarta, to zakonnice zawsze z przodu siadały, że tak były w niebo wzięte, jak ten chór pięknie śpiewał. No i biały koń tam obok. Prozą, tak jak życie. No przy teatrze chodził, tak, biały koń. Ja się nad tym zastanawiałem, dlaczego opery Jadwiga, tak to królowa Polski, że ludzie nawet nie widzieli, co to jest, do czego jego ten koń tutaj potrzebny. Się to, z wierszy pisanych od jednego do teatru, momentu do drugiego nie, momentu, raczej to były zbiorem był jako eksponat, rekwizyt, potem jak koń tyłkiem zaczął wjeżdżać, to po prostu ja się bałam wszystkiego, bo to jest, proszę Państwa, na oczach ludzi, niechby się coś stało. Ten mój głos zaczął drżeć, jak ja śpiewam, proszę Państwa, głosem, powiedzmy, typowo operowym, no to modulacje muszą się wydobywać naturalnie, w sposób naturalny. To koń nie może tyłkiem, tym zadem podrzucać, żeby mnie tu podskakiwała i źle śpiewała, nie tak jak chciała, jeszcze żeby może spadła, żeby może zadeptał mnie jak Kaddafi. To jest niemożliwe. Nie dopuściłyśmy do tego i ten koń, proszę Państwa, potem był w ogóle rzeczywiście jako ten rekwizyt do opery Jadwiga, królowa Polski, Karola. To może w tym czasie, koń, może to jest który czas, siedział to jak pies. Jest, czas, fajnie czas to wyglądało, niebiesza, ale już no, nie rytmu, za bardzo można było o to tutaj chodzi, na tym koniu jeździć, bo on troszeczkę jakiś dziki się zrobił. Ale wszystko się robi dzikie w Warszawie, w proszę Państwa, promocji, a zwłaszcza kiedy te pluskwy opiją się krwią. Tutaj też mamy Marian, centrum krwiodawstwa. Te pluskwy opiją się krwią, są nerwowe, są hipochondryczne. Muzyka, no ale wtedy, proszę Państwa, kiedy one będą na pluskwy Antoniego, porażone niech mi płytką mróz, to one się zaczynają zachowywać dziwnie, te pluskwy, hipochondryczne, stają się jakieś takie nerwowe, no, bardzo, było, te pluskwy. Było widać ten błysk, no, w oku, prawda, także, człowieka, proszę Państwa, który mówi swoimi wierszami, błysk, a czasami, proszę czasami Państwa, gdy nadaje nasze radio, Stok FM, Euro, ale to było bardzo przejmujące, fryzjerski jazz, zaśpiewany, okazuje się po wierszach. Nie wolno się wierszem, poddawać szatanowi. Szatan, diabeł cieszymy, dzieli zawsze. Że wiersz, no, dom rozdwojony wiersz, się nie ostoi, Biblia mówi, i jak Delana, jest na piasku tak, zbudowany, czyli że nie na mocnych fundamentach, to się szybko rozsypie taki dom, nie ostoi się w każdym kto wypadku. Kto ma ludzi także, na nową postać wierszy ze sceny, nasze radio, to jest ten, Eurokończyta Barbie Baby Lang z Mysra. Bądźcie z nami, a my tu wszystko wam opowiemy, o co chodzi, co jest grane. Radio Kończyta, to kefe, chodzi, jeżeli mówimy o trąbce, to chyba chodzi o Antoniego Galaka. Tak. Panie profesorze, dziękuję, ważnego, fantastycznego gościa. Profesor Piotr Zieliński, baby, oczywiście. Langstrom. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, czyli Państwa i moim gościem Marcin Świetlicki, Satan, drobna zmiana, najnowszy na dwie tomik części z wydawnictwa Moherowi A5, lepsi, informacje o godzinie 11. A to już mu wystarczy, co tam dalej się dzieje w procesie ewolucyjnym, proszę Państwa, co tam dalej się dzieje w tym procesie ewolucyjnym. No, świadkowie Jehowy zdecydowanie nie wierzą w żadną ewolucję, bo wiadomo, że to jest kłamstwo. W ewolucję to wierzą też natomiast wierzą księża katoliccy. Jak ja kiedyś rozmawiałam z księdzem, to on już w progu powiedział, że on jest wyznawcą ewolucji i on jest profesorem, a kim ja jestem? No i po prostu, jeżeli o Panu Bogu chciał rozmawiać, a mówi o czym innym, że jest profesorem i te swoje tytuły i że w ewolucję wierzy, no to
Ale wiecie państwo, czasem tak jest, że ludzie spadają z dziada na gada, czyli po prostu proces taki odwrotny, to też ewolucja wsteczna. No. Także jak te pluskwy opiją się krwią, to tu po całej tej Warszawie biegają tramwajem, tramwajem jeżdżą. Są w tramwaju, tak, pluskwy, w autobusie stołecznego miasta Warszawy, MZK. Są te pluskwy nerwowe, są te pluskwy hipochondryczne, no i skandale tylko po prostu nie powstają. Hipochondryczne są te pluskwy, nerwowe są te pluskwy. Także buziaczki i proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langström, Extra. I to już nie tylko wczoraj, nie tylko dziś, nie tylko jutro. Cały czas te pluskwy są takie nerwowe, kaszlą, pokasłują. Te takie dziwne ruchy mają, takie dzikie, dzikie, dzikie. No, Warszawa, dziki koń, pasuje. Dzikie są, dzicy, dzicy, dzicy. No. Także proszę państwa, obgadają ciebie, jak te spojrzenia, jak to Rumunka mówi, że obcinają, że gapią się dziwnie, gapią się. To są złe wibracje, proszę państwa. Normalnie w chrystianizmie czegoś takiego nie mogło być, bo chrześcijanie pierwsi to się kochali, szanowali się, a potem jak to było tylko nominalne chrześcijaństwo, no to to nie jest chrystianizm. Przecież już w trzecim, czwartym wieku co się stało, to już wystarczy, że cały ten system stał się nie biały, jak te białe zakonnice na scenie w Teatrze Wielkim, tylko czarny, czarnym. Trzeci, czwarty wiek. Konstantyn Wielki połączył wszystkie religie, co zamen do kupy na glanc, sobór w Nicei, 325 rok, sam przyjął chrzest na łożu śmierci. No pewnie ze strachu, ale po prostu na pewno nie szczerze. Wystawy, a także instalacja dźwiękowa Ogród Powolności. W programie koncerty solowe m.in. Mikołaja Trzaski i Ola Walickiego. All About Freedom Festival od 14 do 22 października. Bilety, system online i kasy ECS. Szczegóły ecsgda.pl. Nie sądziłam, że rodzinny urlop z dziećmi może być tak cudowny. Wybraliśmy się do jednego z hoteli przyjaznych dzieciom. Kinder Hotels w Austrii. Tam na dzieci zawsze czekają ciekawe zajęcia z animatorami. Chcesz spędzić aktywny rodzinny urlop? W hotelach sieci Kinder Hotels na pewno to się uda. Sieć hoteli przyjaznych dzieciom Kinder Hotels w Austrii zaprasza. Planujesz urlop? Szukasz atrakcyjnego miejsca na wypoczynek? Znajdź hotel na www.kinderhotels.com. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Wszystkiego najlepszego, kochanie. Zapraszam Cię na wyjątkowy weekend. Wow, dokąd? Do hotelu IBB Andersja w samym centrum Poznania. O, a jakie atrakcje nas tam czekają? Wygodne łóżko, wyśmienita kuchnia, basen, sauny i luksusowe zabiegi w Harmonia Spa. Brzmi rewelacyjnie. Jedziemy! Wybierz jeden z pakietów weekendowych w hotelu IBB Andersja Poznań i ciesz się relaksem na najwyższym poziomie. Zarezerwuj już dziś na www.andersjahotel.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 21 października, minęła 11. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiec. Platforma Obywatelska chce komisji śledczej w sprawie śmigłowców dla armii, a MON, rozstrzygając przetarg na samoloty dla VIP-ów, wybrał ofertę Amerykanów. Czesi będą walczyć z wrogą rosyjską propagandą na swoim terenie. Antoni Macierewicz znów jest w centrum uwagi opozycji. Platforma Obywatelska składa wniosek o komisję śledczą w sprawie przetargu na śmigłowce Caracal dla wojska. Rząd zakończenie negocjacji z Francuzami tłumaczył niezadowalającą umową offsetową, ale opozycja nie daje temu wiary i mnoży zarzuty wobec szefa MON-u. O konkrety pytamy Karolinę Lewicką, która jest w Sejmie. Karolino, zacznijmy od postaci Alfonsa Dagonto, amerykańskiego lobbysty, producenta Black Hawków. Ja bym wywalił waszą całą wyborcą. Przez polską grupę zbrojeniową podległą Antoniemu Macierewiczowi. Ewidentny konflikt interesów, przekonuje poseł PO Cezary Tomczyk.
warto zwrócić uwagę na zestawienie przynajmniej trzech dat. 6 września pan minister Macierewicz spotyka się z senatorem D'Amato, lobbystą Black Hawków. 4 października następuje unieważnienie przetargu na Caracalla. 10 października minister Macierewicz z wolnej ręki próbuje kupić Black Hawk. Zębami, kiedy technologię wydarzeń prezentuje posłowi Jackowi Rzeszowi, wiceszefowi klubu parlamentarnego PiS, ten odpowiada w stylu gruntowiczowskim, że Macierewicz wielkim ministrem obrony jest. Stawia na polską rację stanu. To jest jeden z pierwszych ministrów, który stawia na polską rację stanu, nie oglądając się na to, czego oczekują od nas sojusznicy. Działalność wywrotowa sojuszników. Dopytuje o regułę wzajemności w stosunkach międzynarodowych. Pan poseł twierdzi, że i owszem, pamięta, ale tak widać wygląda w MON-ie wstawanie z kolan, dopowiada poseł PSL-u Eugeniusz Kłopotek. Wie pani, ja już tylko jedno robię. Jak przychodzę do kościoła, to modlę się do świętego Antoniego o zdrowie dla pana ministra Antoniego. Myślę, że musiałby zrewidować w ogóle to, co on mówi, nie jak postępuje, nie drwi, bo rzeczywiście nie to zaczyna być groźne. No, Platforma Obywatelska składa wniosek o komisję śledczą, która zbadałaby, jak Antoni Macierewicz z Caracalli rezygnował i dlaczego offset na 13 miliardów był zły, a zakup Black Hawków bez offsetu dobry. O czym Sejmu mówiła Karolina Lewicka, u nas jeszcze samoloty dla polskich VIP-ów, bo on wybrał ale dla nich nie maszynę Gulfstream G550 amerykańskiego koncernu General Dynamics. Mają one trafić do Polski do połowy sierpnia przyszłego roku. Amerykanie wygrywając przetarg pokonali m.in. producenta francuskich Falconów 7X. Tomasz Węska. Oba samoloty to małe maszyny zdolne do zabrania na pokład 16 osób. Producenci proponowali też podwyżki i Francuzi za nieco ponad 453 miliony złotych. Amerykanie za nieco mniej, około 440 milionów. Ale nie cena grała tutaj przyczepce na termin dostaw. Resortowi obrony zależało na jak najszybszym przekazaniu samolotów i tu Francuzi nie sprostali wymogowi. Dostawy planowali dopiero na kwiecień 2018 roku. To, jak mówi wiceszef MON Bartosz Kownacki, było za późno. Jeden z tych oferentów nie spełniał wymogów formalnych. To był francuski oferent. Drugi wszystkie wymogi formalne spełnia. To jest samolot Gulfstream produkowany przez General Dynamics. Gulfstream G550 to mały biznesowy odrzutowiec. Jego prędkość przelotowa to 850 km na godzinę, a zasięg 12,5 tysiąca kilometrów. Tyle jeśli chodzi o przetarg na małe samoloty. Na rozstrzygnięcie przetargu na średnie, zabierające do 65 pasażerów, wciąż czekamy. Tomasz Węskę, TOK FM. Rząd w Pradze powołał specjalny zespół do walki z kampanią propagandową, którą Rosja prowadzi na terenie Czech. Taką informację podał brytyjski Guardian, cytując szefa czeskiego MSW Milana Chowanca. W dzienniku czytamy, że czeski kontrwywiad poinformował we wrześniu, że Rosja prowadzi w Czechach wojnę informacyjną za pomocą agentów propagandy, a celem tych działań jest zdestabilizowanie kraju. Stąd powołanie w MSW 20-osobowego zespołu mającego z tą wrogą propagandą walczyć w sferze publicznej, mediach i serwisach społecznościowych. Słuchasz informacji TOK FM. A w nich jeszcze sport. Tak tanich biletów na mecz mistrzów NBA nie było dawno. Ceny wejściówek na pierwszy mecz sezonu koszykarzy Cleveland Cavaliers w porównaniu z poprzednim sezonem spadły nawet trzykrotnie. Wszystko przez bejsbolistów, o czym teraz Krzysztof Sendecki. We wtorek początek sezonu NBA, ale najdroższe bilety na mecz broniących tytułu Cleveland Cavaliers z New York Knicks kosztują nie 5000, a $1500. Mniej prestiżowe wejściówki potaniały o połowę, a to dlatego, że tego samego dnia bejsboliści Cleveland Indians rozpoczną walkę w finale ligi MLB. Wielu kibiców zwróciło wcześniej kupione bilety na koszykówkę i wybrało możliwość obejrzenia finału ligi bejsbolowej. Nic dziwnego, Indians po raz ostatni mistrzami byli w 1948 roku. Kibicuje im całe miasto, także gwiazda drużyny koszykarskiej LeBron James. Krzysztof Sendecki, TOK FM. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, kolejne informacje w Radiu TOK FM o 11.20. Pogoda. Za oknami pochmurno i mokro, deszcz popada niemal w całym kraju. Na termometrach od 5 stopni w Białymstoku, przez 7 w Warszawie i Trójmieście, 10 w Szczecinie i Poznaniu, do 11 stopni we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Łasiczka, program Owczarek. W studio goście dr Marzena Zawanowska, Żydowski Instytut Historyczny, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego i dr Mateusz Wilk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Organizatorzy konferencji, która rusza w przyszłym tygodniu w środę, konferencji poświęconej jedynemu chyba królowi, na cześć którego nazwano standard zapisu danych na optycznym nośniku danych.
O tym nie pomyśleliśmy, organizując koncert. No jak to przecież po hebrajsku? DVD. Nie da się ukryć. Czyli Dawid, warrior, poet, prophet and king. Czyli Dawid, wojownik, poeta, prorok i król. No i oczywiście patron zapisu danych na pierwszym roczniku. Tak, więc chcemy serdecznie zaprosić na konferencję. Postanowiliśmy bliżej się przyjrzeć postaci króla Dawida, bo to jest chyba najbardziej interesująca postać ze wszystkich postaci biblijnych. Fascynująca postać. Fascynująca. Ktokolwiek słucha, nie wiem, piosenek Leonarda Cohena, bez wątpienia zna utwór Alleluja, który oczywiście od Dawida rozpoczyna. Tak, myśmy bardziej Alleluja, to znaczy chwalcie Jahwe. Trzeba znać język hebrajski, od mitu, ale w ogóle sens tego, co się mówi, bo można mówić, a nie wiedzieć, co się z czego wzięło. Można mówić, a Ave Maria, a nie wiedzieć, że to wszystko z pogańskich kultów pochodzi. Na cześć kobiety, kult kobiety i dzieciątka. Kult jako praojca Mesjasza. Także bohater wojenny. Mesjasza samego. Dawid, tak, moim zdaniem, był Mesjaszem. Znaczy, z rodu Dawida przyjdzie Mesjasz. No, Dawid też był namaszczony. No to tak. Pani mówi o jakimś chrześcijańskim rozumieniu żydowski Dawida. Żydowski Mesjasz. Nie. Żydowski. Moim zdaniem Dawid był chyba Mesjaszem. Był namaszczony. Dawid był namaszczony, ale ten Mesjasz, który zbawi świat, też będzie z jego rodu. Bo tych takich Mesjaszy to była cała masa. Oj, tak? No tak, ale to jest jakby charakterystyczne dla wielu. Będzie podkopywać cała masa, bo to dla monoteizmu, okaże się w końcu, że ten, który był, którego Europa tu zawiła, że to nie jest postać ten. Postać jednocząca religii abrahamowej w pewnym sensie, bo jest, powiedziałbym, że no może nie jest tak doniosły w islamie, jak w chrześcijaństwie, jak w judaizmie, ale jest rzeczywiście bardzo istotny dla wszystkich monoteizmów, a jednocześnie no, bardzo fascynuje. Znaczy jest problematyczny. Wydaje mi się, że to, co jest problematyczne, bo fascynuje liczba twarzy, które on ma. Jakby sposób, wielość sposobów jego wykorzystania później w tych religiach, w ich filozofiach, czy w ich, no, wyrażę się trochę górnolotnie, imaginariach. Dlatego jest bardzo specyficzny. Dlatego z racji tego, że złożona i właśnie wielowymiarowa postać, to aż 3 dni. Od środy do piątku, no i eksperci z całego świata, największe, najtęższe głowy, będą o Dawidzie rozmawiać. Właśnie Dawidzie jako poecie, wojowniku, królu. Ale też jako cudzołożniku, jako watażce, jako najemniku, który się zaprzedał Filistynom, jako osobie, która dokonała, albo przynajmniej sprawiła, że dokonały się liczne morderstwa. Także jest to postać bardzo krwista i interesująca. Bardzo interesująca, bo właśnie taka bliska człowiekowi. Bo kiedy przeglądamy się różnym mitologiom, to zwykle mamy tego władcę, czy jakiegoś właśnie punkt wyjścia, który to jest taki trochę nieskalany, idealny, prawy, mądry i właściwie sama biel, słodycz i radość. A ten Dawid jest właśnie taki jak każdy, trochę dobry, trochę zły, trochę łagodny, trochę okrutny. No to trzeba do Biblii zajrzeć. Biblia mówi tak, jak jest. Biblia nie upiększa. Co pewnie nikogo nie zaskakuje, będę zajmował się Dawidem. Jakie miał problemy Dawid, jak niemoralność go zwiodła, prawda? Chociaż był wybrany przez Jahwę, a wcześniej i Saul, król, którego Jahwę odrzucił, chciał go zabić, cisnął w jego dzidą i co. Z reguły są opowieści o postaciach nieskazitelnych, ale przy tym trochę papierowych jednak, właśnie bardzo jednowymiarowych, natomiast Dawid na tym tle jawi się jako wielki pokutnik. Po prostu nawet tego nikt nie opowiada. Tak, grzeszny, tak, ale tego nikt nie opowiada w tych opowieściach, bo domniemanie jest takie, że każdy wie, o co chodzi, że chodzi o cudzołóstwo z Batrzebą. I on jest wzorcem w islamie, przynajmniej nawrócenia się do Boga i skruchy za popełniony grzech. A to jest bardzo cenne. Tak, Salomon trochę też ma ten aspekt, ale dużo mniej niż Dawid w islamie i dlatego on jest bardzo, bardzo różny od innych proroków w religii muzułmańskiej, przynajmniej klasycznej. No, poza tym Salomon nie zawsze nalewał, a Dawid jednak zawsze.
Tak, też mamy bardzo ciekawą recepcję Dawida w późniejszych żydowskich odłamach religijnych, tak jak u frankistów. Tutaj profesor Jan Doktor opowie, że z kiegoś coś strasznego, opowie o recepcji Dawida w tekstach frankistowskich. Frankiści uważali, że Dawid był kobietą, bo Mesjasz powinien być kobietą, więc jego klęska, prototyp, czy jego dramat, przodek też powinien Jeruzalem być kobietą. Jeruzalem rozbite, zniszczone, nawet, zdobyte, świątyni nie ma. No to tak chyba najbardziej niezwykła w dzielach interpretacji pisma. Po 607 przed naszą erą nie było tego obłoku na miejscu najświętszym. O czym my tutaj mówimy? Po co to żydowanie? Gadanie takie. Świadkowie Jehowy nie gadają, świadkowie Jehowy mówią i głoszą Słowo Boże. Także konferencja tutaj rozpoczyna się w Żydowskim Instytucie Historycznym. No, informacja też można dla pospólstwa, no to się wybrać. Trzeba wykład użyć inauguracyjny, wykład takiego otwarty, języka pospólstwa, aby się wyjaśniło im tak, wszystko, aby dostosować, tak jak apostoł Paweł dla Żyda był Żydem, dla Greka, znaczy, apostoł Paweł będzie był Grekiem. Będzie dotyczył recepcji właściwie wszystkich trzech religiach, także będzie dobrym wprowadzeniem do dalszych rozważań. Warto dodać, że profesor Meira Poliak jest jedną z najwybitniejszych światowych ekspertek właśnie od takiego egzegezy przenikania pisma. Się, egzegezy pisma, ale też przenikania się religii monoteistycznych. Ten projekt Biblia Arabika, właśnie ona przecież za nim stoi. No i to jest na pewno rzadka okazja w Polsce, żeby jej posłuchać. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacje o 11.20, już za kilka minut. Doktor Marzena Zawanowska z Żydowskiego Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktor Mateusz Wilk z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego są studio. Coraz gorzej działa ten instytut żydowski na tłomackim, coraz gorzej. Czyli postać króla Dawida, czy Dawida w islamie, chrześcijaństwie i judaizmie. Ble, ble, ble. Ta